nieprzypadkowo to zadanie, które było do pracy osobistej, jakim jestem synem, to nie jest pomyłka, bo powiedzieliśmy sobie o tym wczoraj, że nic tego, tych katechez, tych rekolekcji będzie szła według tożsamości mężczyzny, według tego ojciec, syn, brat. I ktoś może pomyśleć, dlaczego nie na początku ojcu. Tak naprawdę to pytanie było o ojcu. Bo kiedy zastanawiam się nad tym, jakim jestem synem, to jest się synem zawsze w relacji. Zawsze się nie jest synem. Nie można być synem, jeśli się nie ma ojca. Nawet jeśli ten ojciec nie żyje, nawet jeśli ten ojciec mnie zostawił, nawet jeśli ten ojciec się mnie nie interesuje, albo żył tak, jak ja bym nie chciał go naśladować, to jestem synem dzięki temu ojcu. Dlatego to była tak bardzo ważna praca, bardzo ważna. I dlatego do tej pracy, tej pierwszej, chciałbym od razu tak mocno uderzyć. Jakim jestem synem? Jakim jestem synem? Wróciłem do tego, kiedy będziemy mówić, jakim jestem ojcem, bo to będzie kalka prawie. Ale zanim widzimy o tym, jakim jestem ojcem, to lepiej muszę zobaczyć siebie w relacji do ojca. Jakim jestem synem? Syn jest w relacji do ojca. Można powiedzieć, że tożsamość syna wynika z ojca. I to znowu nam się pani Ewangelia, przepiękna ta relacja w Trójcy Świętej. Właśnie, że jest syn, ojciec. Ojciec objawia wszystko synowi. Syn nie robi niczego, czego nie widział u ojca. Jezus powie, ja i ojciec jedno jesteśmy. Patrząc na syna, widzimy ojca. Tak, to ojcostwo, które w tych żartobliwych różnych przywitaniach, tych prezentacjach, żona mówi, że ma czworo dzieci, tak przynajmniej mówi, prawda? I tak dalej, ale też inne takie momenty, to jest też ciekawa rzecz. To taki śmiechem, chichem, ale zobaczcie, że macierzyństwo zawsze jest pewne. Nie dochodzi się do tego, kto jest matką. Ale czasami trzeba dojść do tego, kto jest ojcem. Pamiętam takie zdarzenie w Parczewie. Były wygłaszane takie zapowiedzi, tak jak jest zapowiedzi przedślubne, są te zapowiedzi przed święceniami kapłańskimi, przed diakonatem. I czyta się Tomasz, syn Jerzego. I pamiętam, jeden z kapłanów powiedział, jak to syn szedł z ojcem. Ojciec później mu to powiedział i zapytał, tato, a dlaczego nie czyta się syn matki i ojca, nie podaje się jego matki? I ojciec wtedy odpowiedział, słuchaj, matka jest zawsze pewna, ojca trzeba podać. Ale to jest ciut, patrzcie, zobaczcie, jest pewna to jakaś logika, że ojcostwo jest bardziej, jakby można powiedzieć, ukryte. Bardziej jest, można powiedzieć, do udowodnienia. I to też jest ciekawa rzecz, że być ojcem to nie jest tylko spłodzić dziecko. Można by powiedzieć, że być ojcem to jest udowodnić, że się jest ojcem. Dowodzić tego. Uwiarygodnić. Uwiarygodnić, że jestem ojcem. Jest takie pytanie, które jest bardzo ważnym pytaniem postawionym przez Filipa, kiedy Jezus wiele mówi o ojcu, a Filip wreszcie pyta, Panie, pokaż nam Ojca, to nam wystarczy. Panie, pokaż nam Ojca, to nam wystarczy. Bardzo lubię taki cytat, chyba pochodzi z Medjugorje, nie jestem tego pewien, ktoś to powiedział przepięknie. Bardzo lubię do tego wracać, że świat nie dzieli się na ludzi wierzących i niewierzących. Ludzie świata dzielą się na ludzi, którzy doświadczyli miłości Ojca i tych, którzy tej miłości nie doświadczyli. Bardzo mocne słowa, takie dogłębne. Doświadczyć miłości Ojca. Dlatego Filip pyta, Panie, pokaż nam Ojca. Pokaż, jaki jest Bóg. I chciałbym, byśmy w tej pierwszej katechezie poszli w kierunku Boga, który jest Ojcem. Zobaczyli jakieś takie pewne intuicje, które gdzieś będą związane właśnie z Bogiem, który jest Ojcem. Co to znaczy być Ojcem, tak jak Bóg jest Ojcem? Cały Stary Testament dojrzewa do tej prawdy o Bogu, który jest Ojcem. Niedawno z kimś rozmawiałem, już nie pamiętam z kim, i powiedział, że jego wujek stracił wiarę po przeczytaniu Pisma Świętego. No to trochę dziwne.
Ale mówi, zależy co czytał, jak chciał to czytać. A stracił wiarę, ponieważ kiedy, tak przynajmniej twierdzi, że stracił wiarę w Boga, ponieważ kiedy czytał Stary Testament, to niemożliwym było dla niego zrozumieć te wszystkie okropności, które Żydzi wyprawiali. I to w imię Boga. Przecież wiemy o tym, jak mordowali Amalekitów, Amonitów, Filistynów. Wiemy o tym, że wielokrotnie była mowa o tym, żeby wyrżnąć w pień. I czasami niektórzy mają ten problem pogodzenia obrazu Starego Testamentu i obrazu Nowego Testamentu. Niektórzy rzeczywiście czasami zestawiają, przeciwstawiają, kontrastują ze sobą Boga Starego Testamentu i Boga Nowego Testamentu. Tak jakby to był zupełnie inny Bóg. I żeby było jasne, jest tylko jeden Bóg. Jest tylko jeden Bóg. I Bóg jest jakiś. Tak jak Ojciec jest jakiś. Ojciec nie jest jakąś ideą. Jest czymś namacalnym, konkretnym. Bóg jest osobą. Natomiast my jako ludzie mamy problem z odkrywaniem tego, jaki jest Bóg. I właśnie cały Stary Testament, później Nowy Testament chce pokazać Boga konkretnego. Wielość religii na świecie nie oznacza, że te religie są takie same. Tak jak to niektórzy mówią potocznie, nieważne jest, co się wierzy, aby się wierzyło. Tak, to prawda, wierzymy cały czas w tego samego Boga. I to prawda, że i muzułmanie, i Żydzi, i chrześcijanie, i buddyści, jeśli wierzą w Boga, bo niektórzy twierdzą, że to jest pewna filozofia, ale hinduiści wierzą w jednego Boga. Hinduiści akurat no, wielu bóstw, ale wierzą w Boga. Czy tego samego Boga? Tak, tego samego Boga. Bo problem nie leży w Bogu. On jest jeden. Problem leży w moim odczytaniu, jaki jest Bóg. I tu nakłada się mój grzech. Nakładają się pewne wpływy tego grzechu na mentalność, na kulturę, na pewne tradycje, które nie pozwalają mi odkryć prawdziwego Boga. I dlatego było potrzeba Jezusa, by On pokazał, że Bóg jest Ojcem. Że jest Bogiem w relacji, jest Bogiem bliskim, Bogiem zaangażowanym. Potrzeba dopiero był Jezusa. Żydzi są w świecie po to, żeby pokazać, że Bóg jest jeden. I ta prawda jest tak mocno przez nich akcentowana, tak mocno silnie akcentowana, że oni rzeczywiście chcą, można by powiedzieć, wszystko uczynić, żeby ludzie wreszcie zrozumieli, że Bóg jest jeden, koniec jeden, jedyny, koniec. Nie ma wielobóstwa. I rzeczywiście w tej kwestii oni są bardzo mocno, tacy, można powiedzieć, nie wchodzą w żadne kompromisy. Stanowczy, Bóg jest jeden. To jest nasza misja wobec świata. Pokazać, że Bóg jest jeden. Ale Bóg jest także Ojcem. I w Starym Testamencie już widać powoli te powiedzmy sobie, przejawy tego. Wyjdziemy od Księgi Rodzaju, będzie to łatwo zobaczyć. Jest taki midrasz żydowski, takie opowiadania żydowskie, które gdzieś są na boku tradycji religijnej, obok prawa, pism. I w tym midraszu mowa jest o tym, że kiedy szczęśliwi aniołowie przyszli do Boga, do Jego komnaty w niebie, po tym jak tysiące Egipcjan zginęło w Morzu Czerwonym, kiedy to naród żydowski został wyzwolony, to kiedy właśnie ci aniołowie weszli do tej komnaty Boga, Bóg był odwrócony do nich plecami, to się pewnie opowie, żeby mieć świadomość tego, był odwrócony do nich plecami, a oni tacy rozemocjonowani, tacy właśnie optymistyczni, tacy uradowani. Panie, udało się, to wszystko, cośmy zaplanowali, się udało. Ci podli Egipcjanie poginęli. Nasz naród został wyzwolony, tak jak mówiłeś. I tacy właśnie rozemocjonowani, tacy uradowani tym zwycięstwem nad Morzem Czerwonym, tym wyjściem z Egiptu, patrzą, kiedy Bóg się odwraca, jest cały zalany łzami. I się pytają, czemu płaczesz? Czyż nie cieszysz się z tego, że Żydzi zostali wyzwoleni? I Bóg w tym midraszu miał odpowiedzieć, płaczę nad moimi dziećmi Egipcjanami. Wrócimy jeszcze do tego, kiedy będziemy mówili o moim braterstwie. Ale Bóg jest Ojcem wszystkich. To grzech spowodował, że jesteśmy tak podzieleni. To ta mityczna wieża Babel. Pomieszanie języków.
pomieszanie kultur, ras, to jest wszystko skutek grzechu. I zgadza się, że pilnujemy granic, Daniel z wojska jest tutaj, pilnujemy swojej ojczyzny. Ale prawdą jest też, że to jest też człowiek. Zmanipulowany może wykorzystywany, może jest narzędziem w czyichś rękach, a to jest człowiek. I nie jest tak, że my jesteśmy lepsi, bo my mamy Boga Abrahama, Boga Jakuba, Boga Józefa, Boga Jezusa. My po prostu mamy łatwiej, bo mamy pełny obraz Boga. My nie musimy się domyślać, jaki Bóg jest. My nie musimy zastanawiać się, jaki Bóg jest. Bo Jezus nam mówi, jaki Bóg jest. On nam objawia Boga, który jest Ojcem. Takich parę myśli związanych właśnie z tym Bogiem, który jest Ojcem. Bóg jest konkretny. Jest osobą. Bóg jest tym, który tworzy. Mówiło się kiedyś w katechizmie, Bóg tworzy coś z niczego. Bóg wykorzystuje także i materię do tworzenia. Mówiliśmy o tym wczoraj. Ale Bóg jest tym, który tworzy. W teologii się nawet mówi, że to jest creatio continua. To znaczy, że kreacja, tworzenie ciągłe, nieustanne. Wciąż tworzy. Co to znaczy? Ojcostwo nie jest jedynie momentem zapłodnienia. Zapłodnienia kobiety nie jest jedynie momentem, kiedy człowiek staje się ojcem przez to, że jego nasienie połączyło się z komórką jajową i powstało życie. To jest fakt. Życie jest faktem. I moje ojcostwo jest faktem. Skoro dałem to życie, to znaczy, że jestem ojcem. Ale jednocześnie trzeba mieć świadomość tego, że ojcem się wciąż staje. Wciąż się tworzy. To nie jest jakaś czynność jednorazowa. I tak jak Bóg tworzy świat, zobaczcie, jak on to pięknie robi. Zanim stworzył człowieka, to jest przede wszystkim cały proces przygotowania. Pana Boga nie ma spontaniczności. Nie ma takiego naszego polskiego, czy naszego bardziej podlaskiego, jakoś to będzie. Damy radę. Bóg wszystko tworzy z namysłem. Dlatego, że jest odpowiedzialny. Zanim zatem stworzy człowieka, tworzy cały świat w ten sposób, że człowiek może istnieć w tym świecie, że może w tym świecie przebywać. Stwarza odpowiednie warunki do tego. Człowiek nie jest dziełem przypadku, nie pojawia się pstryk, że jakoś wyszło i tak jest. Człowiek jest zaplanowany przez Boga. I Bóg wciąż stwarza świat, wciąż jest obecny w tym świecie. Słowo Boże mówi o tym, że kiedy stworzył człowieka, kiedy tego człowieka uczynił swoim zastępcą, który w jego imieniu będzie ten świat dalej tworzył, współtwarzał, mówi, że Bóg usuwa się w cień, schodzi na drugi plan, ale właśnie jest wciąż obecny przy człowieku. I wciąż można mu powiedzieć, że wszystkie dzieła, które człowiek czyni, wpatrzony w Ojca, to cały czas tworzy się ten świat. Jesteście jako ojcowie, fizyczni ojcowie, biologiczni ojcowie, jesteście w czynach waszych dzieci, waszych synów, waszych córek. Chociaż można mu powiedzieć, że ten moment, kiedy daliście życie, był jednym momentem, ten tak można powiedzieć, że przez swoją obecność, poprzez swoje bycie, poprzez swoje tworzenie tego, jakim jesteście ojcami, powodujecie, że w tych dzieciach idzie to wszystko dalej. Czasem mówiłem wykapany tatuś, wykapana mama, mówimy czasem bardziej tatuś, prawda? Ale to jest właśnie to, widzimy siebie w dzieciach. Widzimy w ich gestach, w ich zachowaniach, w ich poglądach, w przejmowaniu pewnych ról, czasami w przejmowaniu pewnych ograniczeń, to też prawda. Ale można było powiedzieć, że tak jak Bóg zostawia świat człowiekowi, ten świat mu poddaje, to jednak właśnie przez te czyny, dobre czyny, wtedy kiedy się patrzy w Ojca, to wtedy wszystkie te czyny pokazują Ojca, objawiają Ojca. Aczkolwiek jest człowiek, który sam nie jest ojcem, w tym sensie, że człowiek nie jest Bogiem. Mój syn nie jest mną, moja córka nie jest mną, ale nosi w sobie, można powiedzieć, to moje tworzenie ciągłe, to creatio continua.
Ojcem się jest i ciągle się nim staje. To akurat jest już bardziej ludzkie, bo Bóg jest ciągle Ojcem, jest Ojcem doskonałym. My tymczasem stajemy się ojcami. Potwierdzamy swoje ojcostwo. Właśnie wtedy, kiedy tworzymy dziecko. To jest ciekawa rzecz, że według badań, których gdzieś niedawno słyszałem w czasie tej całej dyskusji na temat aborcji, liczba zwolenników aborcji do 12 tygodnia, nawet i dłużej tego przerwania ciąży, zabijania dzieci, co dziwne, większa grupa to mężczyźni. Popierają aborcję. Zwłaszcza ten odsetek jest bardzo duży w młodych mężczyznach. Z jednej strony mówią, rozumieją prawa kobiet, pic na wodę. Oni po prostu rozumieją, że za to, co się robi, trzeba ponosić konsekwencje, więc lepiej tych konsekwencji nie ponosić. Ojciec się nie zabawia. Ojciec nie miłuje z przygody. Ojciec kocha nieustannie. Jest odpowiedzialny za to, co stworzył. Ojciec jest. Proszę zobaczyć, że imię Boga, które jest objawione w Starym Testamencie Mojżeszowi, jestem, który jestem. Istnienie Boga jest związane z Jego istotą. Co to znaczy być Bogiem? To znaczy być. Ja jestem. Wszystko inne nie jest. Wszystko inne wyobrażenia Boga wydają się, że tylko istnieją. Ale ja jestem prawdziwy. Jestem, który jestem, to znaczy, że zawsze jestem, byłem i będę. I myślę, że to też jest bardzo ważne, by dziecko usłyszało, syn, córka usłyszało, że jestem zawsze. Zawsze jestem. Zawsze możesz na mnie liczyć. Zawsze jestem w relacji do Ciebie. Nigdy nie jestem w relacji bez Ciebie. Tak jak powiedzieliśmy, że ta tożsamość syna wynika z tożsamości ojca, bo nie jest się synem bez ojca, tak można by powiedzieć, że trudno być ojcem bez relacji do dziecka. Ona jest zawsze w relacji. Ona jest zawsze w odniesieniu do dziecka. I mało tego, to jest też ciekawa rzecz, że nie tylko ojciec daje dziecku tożsamość. Czytałem o tym, że w niektórych krajach arabskich w momencie, kiedy mężczyzna staje się ojcem, zmienia się nawet jego imię. Ojciec oczywiście daje imię w kulturach wschodu, także w kulturze żydowskiej. Bóg też nadaje imię Adamowi. Ale co ciekawe, kiedy przyprowadza do niego zwierzęta, to już Adam nazywa te zwierzęta. Ono być naśladuje swojego ojca. Ma nad nimi władzę, Bóg dzieli się tą władzą. Zatem ojciec daje tożsamość, ale także ja staję się ojcem i to też jest nowa jakość mojego życia. I wtedy już nie jestem, powiedzmy, Tomasz, tylko jestem Tomasz, syn Michała. Ojciec Michała. Dymiosna. Michał, żeby jasno. Dla jasności nie mam. Córki też. Nie jeszcze, tylko nie mam. I proszę nie suponować z tego, że uważałem. Więc nie robię nic w tym kierunku. Tak. Czyli Bóg jest. Bóg jest blisko. Bóg w relacji. Ojcostwo to relacja. Jam jest Pan Bóg Twój. Twój. Patrzcie, jak to jest bliska relacja. To, co charakteryzuje naszą religię, to, co charakteryzuje nasze patrzenie na Boga, to, co pokazuje nam Jezus, że Bóg jest Bogiem zaangażowanym. Wiem, że różne doświadczenia, także doświadczenia osobiste, mogą powodować, że człowiek ma wrażenie, że Boga nie ma. Że Bóg się nie interesuje, że Bóg jest z dala. Ale trzeba też pamiętać o tym, że relacja zawsze jest dwustronna. Niekiedy bywa tak, że mam wrażenie, że Boga nie ma w moim życiu, ale trzeba też uczciwie powiedzieć, że wiele nad tym pracowałem, żeby Go naprawdę nie było. Inaczej, wiele pracowałem nad tym, żeby zamknąć przed Nim serce. Zamknąć przed Nim swój dom. I później pytanie, gdzie Ty jesteś? Benedykt XVI mówił o tym, że
Do kogo zwróci się ludzkość, kiedy będzie w takich sytuacjach kryzysowych, trudnych, jeśli wcześniej Boga wyrzuci ze swojego życia? I bardzo często słyszę od ludzi, którzy naprawdę niewiele mają wspólnego z wiarą, z Bogiem, właśnie takie utyskiwania, takie żale, pretensje. Gdzie jest Bóg? Gdyby Bóg był, to by to i to. To taka próba udowadniania, że Bóg udowodnił, że istnieje. Bóg udowodni wtedy, kiedy zrobi tak, jak ja chcę. Zadziała wtedy, kiedy jak ja chcę. Zrobi tak, jak ja chcę. Tam nie ma wcale mowy o tym, żebym ja zaczął robić tak, jak Bóg chce. Tak, jak Bóg mi mówi. Jest raczej oczekiwanie, że On ma uczynić tak, jak ja chcę. Dalej, jeszcze parę myśli. Bóg nie wyręcza. Ojciec nie wyręcza. To też jest ciekawa, mocna rzecz. Myśl taka bardzo mocna, aż mi to dożyło mocno. Ojciec czekał z miłością na syna, który wykonał misję odkupienia świata. Ojciec nie wyręczył syna w krzyżu. I chociaż Syn wszedł nawet w położenie ludzi, którym się wydaje, że Bóg jest nieobecny, Boże mój Boże, czemuś mnie opuścił, to jest wołanie na krzyżu Jezusa, to Ojciec ten przypomina tego Ojca z przypowieści syna, o Synu Marnotrawnym, który stoi na rozdrożu dróg i czeka. I skoro ta Ewangelia mówi o tym, że ta przypowieść mówi o tym, że On tam stoi, to znaczy, że On nie stał tylko ten konkretny dzień. To znaczy, że On zawsze tam stał, zawsze czeka. Ojciec nie wyręcza Syna. Ojciec pozwala, żeby Syn wszedł w ślady Ojca. Skoro Bóg jest miłością, to Jezus wchodzi również w miłość. Miłość, która jest zawsze dla. I zawsze darem. Zawsze jest oddawaniem siebie. Dlatego możemy powiedzieć, że Bóg cały czas patrzy na Syna, który umiera na krzyżu. Ale nie chce, by ten Syn z tego krzyża zszedł. Bo skoro się podjął tego zadania, skoro zdecydował wolnie, że odda życie za człowieka, to Ojcu pozostaje kibicować, że tak się wyrażę. Być przy Synu i Go wspierać, ale nie wyręczać. Ciekawa rzecz, że kiedy Bóg stwarza świat, to świat nie jest skończony. Mówiliśmy o tym kreacie kontinua, ale to Adam kopie rowy melioracyjne i nawadnia ziemię, bo ziemia mogła rodzić plony. To jest jeszcze przed grzechem pierworodnym. Zatem praca nie jest wynikiem grzechu. Praca była i w raju. To tylko pokazuje, że Adam ma też mieć cząstkę odpowiedzialności. I wiecie, jako mądrzy ojcowie, że jest taki moment, kiedy powoli zaczynasz częściowo oddawać pewne obowiązki, wprowadzać pewne obowiązki. I pewnie, że to dziecko, syn dorastający, nie jest jeszcze w stanie zrobić tyle, co ty. Ale procentowo, jeżeli jest w stanie dać 10%, niech da te 10% tej roboty, tego zaangażowania, tyle, ile go stać. W pewnym momencie będzie 50, w pewnym momencie będzie 70, w pewnym momencie będzie tak, że to ty będziesz dokładał swoje 10%, już więcej nie dasz rady. Ale nie wyręczać. Ojciec nie wyręcza. Ojciec zna potrzebę, zauważa samotność i smutek Adama, zauważa jego niepełność, zauważa jego niewystarczalność. Dlatego ojciec przychodzi właśnie z kobietą, przychodzi z tym, z tą osobą, która staje się dopełnieniem Adama. Proś Pana Boga o to, czego potrzebujesz. Proś Pana Boga jak ojca. W ogóle to jest tak przepiękna modlitwa Ojcze Nasz, że chyba nie ma piękniejszej. Żadna wiara, żadna religia nie ma piękniejszej modlitwy jak ta, której nauczył nas Jezus, Ojcze Nasz. Święta Tereska, Dzieciątko Jezus, mówiła, że kiedy odmawia tą modlitwę Ojcze Nasz, to nie jest w stanie powiedzieć nic więcej poza słowem Ojcze Nasz. Całe oczy zalewają się łzami ze szczęścia, że ona może mówić do Boga Ojcze. Pomyśl sobie, na pewno miałeś takie momenty, kiedy twoje dziecko mówiło do ciebie ojcze.
Właśnie ostatnio na rekolekcjach, już po spowiedzi świętej, rozmawiam z takim mężczyzną, ojcem, zagonionym, tak jak większość z was, albo może i we wszyscy. I kiedy właśnie zjeżdża z tych tirów, i żeby jasne, to nie Patryk był, żeby jasno, zresztą Patryk jedzie na tirach. No i pewnie nie tylko Patryk tutaj. To był w Bydgoszczy, więc nie znaczy człowieka. To mówi, że kiedy wraca do tego, do domu, kiedy spojrza na swoje dzieci, jak one leżą, już śpią, albo kiedy właśnie na drugi dzień lecą do niego, wołają tato, to mówi, że księdza, wszystko inne już jest mało ważne. Mówi, przestań mi opowiadać takich rzeczy, bo zaczniesz mnie kusić. Ale to jest właśnie to, że Bóg widzi potrzebę, Ojciec widzi potrzebę, nie wyręcza, ale widzi potrzebę i idzie zaspokajać tą potrzebę. Na tyle, na ile jest potrzebna. Na tyle, ile potrzeba ją zaspokoić. Modlić się o to, żeby Bóg dał siebie odczuć jako Ojca. To nie jest dla mnie jakoś to, co teraz mówię, to nie jest dla mnie jakieś doświadczenie czytania z książek. Ja naprawdę doświadczyłem Boga, który jest Ojcem. Naprawdę doświadczyłem Jego miłości i bliskości. I wiem, co mówię i wiem, że to można uczynić. Bo Bóg jako Ojciec pozwala dotknąć siebie, poczuć siebie jako Ojciec. Tylko to trzeba też prosić. Trzeba pozwolić, żeby Bóg poszerzył serce, by to serce było w stanie przyjąć właśnie Jego ojcostwo. Poczuć potrzebę Ojca. Bóg widzi nasze potrzeby i wie, że dla człowieka jest pod wiekiem łaski. Panie, pokaż nam Ojca. Wołanie Filipa. A to nam wystarczy. Tylko tyle. Pokaż nam Ojca. Jeśli Boga mamy za Ojca, to cóż więcej nam potrzeba? Panie, pokaż nam Ojca. I ostatnia rzecz, którą chcę powiedzieć. Świat dzisiaj woła do nas wierzących. Panie, pokaż nam Ojca. Pokaż nam Ojca. Robert Krzysiek, Grzesiek, Kazik, Tomasz. Pokaż nam Ojca. Pokaż, że Bóg jest Ojcem. Dlatego trzeba doświadczyć synostwa, doświadczyć ukochania przez Ojca, by móc świadczyć właśnie, że Bóg jest Ojcem. Chwała Ojcu i Synowi Duchowi Świętemu. Jak było na początku, teraz, zawsze i na wieki wieków. Amen. W synodzie też można mówić. Włączyć transmisję danych. I teraz